O tym, czy milenialsi rozdają karty na rynkach, będę rozmawiał z Łukaszem Wardynem, dyrektorem CMC Markets na Europę Wschodnią. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Czy milenialsi traktują akcje spółek tak jak kryptowaluty? Jaka jest skłonność po ich stronie do inwestowania? No, wygląda na to, jeżeli przeanalizujemy zachowanie inwestorów, którzy działają poprzez brokera Robinhood w Stanach Zjednoczonych, jeżeli przeanalizujemy ich zachowanie, no to widać, że zachowanie jest jak najbardziej spekulacyjne. Gdy rusza się jakieś aktywo, i tak na przykład jak jakiś instrument, i tak było z akcjami Tesli, to tysiącami przybywają i inwestują na takim papierze, więc to jest no, naprawdę bardzo spekulacyjne, żeby nie mówić, że takie już hazardowe podejście do inwestowania, i to widać na różnych papierach, tam gdzie pojawiają się ci inwestorzy, a to można śledzić, po prostu widać, szczególnie z Robinhooda, ja nie wiem jak to jest na innych akurat tego typu aplikacjach, ale no, widać to zainteresowanie inwestorów. Gdy ono rośnie, to ta zmienność na danych akcjach się diametralnie idzie w górę. Właścicielem tej apki jest firma Robinhood Financial. Co wiemy o tej firmie? Ja znalazłem informację, że pozyskała 600 milionów dolarów od inwestorów, i to nie poprzez giełdę. No to jest w tym momencie olbrzymi broker detaliczny. Pod koniec ubiegłego roku już było tam ponad 10 milionów inwestorów. W maju już było 30% więcej. Skąd ten sukces? No, Robinhood zaproponował takie rozwiązanie inwestowania na amerykańskiej giełdzie bez prowizji. I to zaczęło przyciągać inwestorów. Tak naprawdę to nie jest w 100% bez prowizji, ponieważ oparte jest to na różnego rodzaju abonamentach, więc te koszty transakcyjne jak najbardziej są, ale one są niskie. I rozwiązania, model działania, model obsługi klienta idealnie trafił do młodszego pokolenia, nowego pokolenia inwestorów, i zaczął przyciągać miliony. Ale to też nie jest, nałożyło się to również nie tylko z sukcesem Robinhooda, ale generalnie ze wzrostem zainteresowania rynkiem akcji. Też inne biura maklerskie działające na rynku akcyjnym w Stanach Zjednoczonych doświadczyły takich no, bardzo imponujących procentowo wzrostów. Ale największym beneficjentem jest faktycznie Robinhood. Czy innowacje technologiczne na rynku finansowym pojawiające się no, sprzyjają skłonności do zwiększania ryzyka właśnie? Tak jak pan powiedział o tej firmie Robinhood, o tej apce, no myślę, że dużo łatwiej się dokonuje transakcji, dużo szybciej się podejmuje decyzje, bardzo ryzykowne właśnie. Ja myślę, że głównie inwestorów przyciągnęła ta wieloletnia hossa w Stanach Zjednoczonych. A teraz to bardzo mocne, dynamiczne odbicie na rynkach akcji. Myślę, że to najbardziej przyciągnęło inwestorów. No, ryzyko jest olbrzymie, tym bardziej, że ci inwestorzy są skłonni inwestować szybciej i jeszcze bardziej agresywnie. Zobaczymy, do czego to doprowadzi. Na razie widzimy, że w momencie, gdy na przykład mamy jakąś korektę na jakiejś danej spółce, która jest bardzo popularna, a później na przykład mamy powrót do wzrostów, to wszystko dzieje się bardzo szybko i te zasięgi korekty, zasięgi wzrostów są większe. No nie sposób tutaj dopatrzeć się właśnie takiej ostatniej fali wzrostów na rynkach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. I patrzmy jednak na to w bardzo szerokim
horyzoncie hossa w Stanach Zjednoczonych, a to jest hossa dalej, bo Nasdaq przecież ma nowe szczyty, no wieloletnia, najdłuższa w historii, więc być może to jest właśnie ta ostatnia, najbardziej spekulacyjna fala, na którą wielu analityków właśnie czekało. Zobaczymy. Pokolenie milenialsów inwestuje bardziej ryzykownie, a mówił o tym Łukasz Wardyn, dyrektor CMC Markets na Europę Wschodnią. Dziękuję panie dyrektorze. Miłego dnia. Dziękuję.